Przepraszam, znacie się może na grzybach troszkę? Bo nas zbierają takich, coś takiego. I nie wiem, czy to jest zjadalne. No raczej nie. Podobno jak mają te blaszki czy coś, to jest zjadalne, więc no nie wiem, jak to dam. No nie. Można to zjeść, czy nie? Jesteś głupy? Nie no, nie jest złe, wam powiem, ale co, na sery trujący? Nie, bo nie wiem, czy mnie nie wkręcacie, czy coś. Nie, serio powiedzcie, bo ja już nie wiem, bo gdzie smacznego, no. Nie, nie sądzę, nie chcecie może troszkę? Nie, nie chcę. Nie, bo na serio, myślałem, że ten... No dobra, to nic, nie przeszkadzam, wszystko dobrego. Przepraszam, znacie się może na grzybach? Nie. Nie myślałem, kogoś na zgrę takich i wiem, czy to są jadalne. To znaczy, że dobre, czy nie? Nie. Nie można tego jeść? Nie. No nie, może spróbować trochę. Bo jak ma blaszki, to podobno, że jadalne, tak, czy nie? Nie znam już bąbkę na jadalne. Mam brać kart? Nie no, nie są złe chyba. A na sobie trujące, czy mnie wkręcacie, bo już nie mam pojęcia. Taka jest jadalna. No tak fakt, no morelkowo fajnie, więc... No jak nie, no właśnie. No nic, to wszystkiego dobrego, ale nic mi nie będzie chyba po tym, nie? Nie wiemy. No dobra, to wszystkiego dobrego. Przepraszam bardzo, znasz się może na grzybach? Na grzybach się znasz może? Bo nie wiem, nas zbierają trochę takich. I czy to są jadalne, czy nie? Nie, jadalne, czy nie? Nie, nie. A, nie wiesz. Bo nie wiem, podobno... Przepraszam bardzo, dzień dobry, znają się może Państwo na grzybach? To jest muchomor. Ale, czyli można to sobie zamarynować czy coś i zjeść? Nie, czy? Na pewno nie. Na pewno nie? Chyba, że jako ostatni posiłek w życiu. No ale podobno, jak ktoś ma blaszki, to można to zjeść. Jak pan chce, to mi pan powie. Ja powiedziałem, że nie. Dziękuję bardzo. Przepraszam pana. Znaczy, no ja też się właśnie śpieszę. Może jeszcze jedno dla kogoś. Proszę. Bardzo mi miło. Ale czy państwo żartują, czy nie? Bo ja nie wiem, czy teraz, czy dobrze zrobiłem, nie, że tak? Nie. Interesuje mnie to, proszę pana, to jest według mnie grzyb trujący, ale pan jest dorosły. No tak, tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, znacie się może na grzybach? Nie. Nie, bo nas zbieram trochę takich. To nie, to na pewno nie jest do jedzenia. Nie? Albo podobno jak ma blaszki, no to nie, to czy nie. Coś? Na pewno blaszki jak ma, to nie jest do jedzenia. Bo tak słyszałem, że... Nie. Bo nie wiem, czy na serio mówicie, czy nie wkręcają mnie państwo, więc... A nie jest zły naprawdę. Ale pan nie powinien tego, to nie jest do jedzenia. No nie wiem, smaku takie fajne nawet, pyszne takie. Nie, bo ja nie wiem, bo ludzie lubią sobie robić żarty, więc nie mam pojęcia, kurczę, czy nie. Seria... Nie. A to coś mi będzie potem, czy... No lepiej, żeby pan jakby... No... Niech pan coraz jadł, tak? No tak. Lepiej, żeby pan się gdzieś zgłosił, bo jak pan nie wie, no i zna się na grzybach, to lepiej niech pan... Ale nie był gorzki, a podobno jak gorzki to jest trujący, więc... No nie da
Aha, no to dziękuję, wszystkie dobrego życzę i dziękuję. Aha, dobrze, muchomor. Dobrze, to wszystkiego dobrego i przepraszam. Przepraszam bardzo, czy zna się pan może na grzybach? Na czym? Na grzybach. Na grzybach? No, nie bardzo, ale trochę się znam. Znaczy, bo nazbierałem trochę takich. To jest muchomor przecież. To znaczy, że to jest dobry, czy... A to jest, znaczy, że dobry, czy nie? To znaczy, nie, to jest największa trucizna. To znaczy, ci, którzy próbowali, oni mogli się nawet zjeść i im smakowało. Naprawdę? I smakowało, tak. Im smakowało. A to się... Tylko, że po prostu, to jest gorzkawe trochę oczywiście, tylko, że od razu zaczyna się po prostu rozpad wątroby. Ale to, bo jeżeli, podobno jak ładnie pachnie... Jeżeli nie będzie zrobione coś takiego od razu, znaczy nie będzie pod ten, jak to się nazywa, pod dializę dany, tak? No to po prostu w 2 dni umrze. Tak? Tak, wątroba się rozpadnie. To nie, bo może nie, warto spróbować. Lepiej nie trzeba. Ale smak jest taki, no nie jest taki gorzki ani... To mi wygląda na... O, takie blaszki, tak? Tak. To mi wygląda na ten, na... A to może mi się coś stać, czy... Słucham? Może mi się coś stać, jak teraz go zjadłem i połknąłem? Czy... No ja na przykład radzę panu, i tutaj niedaleko jest ten... znaczy sanepid, to jest na przy ulicy Włodnej, tak? A ja nie wiem, bo no kurczę, ludzie różne rzeczy też mówią i nie wiem w końcu, czy to prawda, że on jest taki... On jest bardzo trujący, tak. Jest może jeszcze trujący. Kawałeczek sobie wziął? On jest bardzo wziął. Trujący. Bardzo trujący, tak. No dobrze to. Tylko niektórym zwierzętom to nie szkodzi, na przykład łosi jedzą, tak? Mhm. Albo też inne niektóre zwierzęta, tak? I łosiom to nie szkodzi, bo ich metabolizm jest taki, że oni to po prostu trawią, tak? No dobrze to. Każdy trawi. Człowiek nie, po prostu. Człowiek nie. To rozumiem. To jest trucizna straszna. Aha. Dla organizmu, tak. 2 dni po prostu exit. Nie wiem, to naprawdę trochę mnie pan przestraszył, ale... To... Nie straszę, ja po prostu mówię, jaka jest rzeczywistość tym. To dziękuję bardzo i przepraszam, tak, że... Bardzo, i dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy zna się pan może na grzybach? Tak. Bo ja ten troszkę taki nazbierałem. I... O. To nie wolno tego? No. Bo nie wiem, jaki to jest grzyb, czy... Trujący. Trujący, jest, tak? Tak, na pewno trujący. Chociaż są czerwonki. Mhm. Ale musi pan spróbować językiem, ale to raczej nie. To może ja spróbuję, bo jak to... Tak? Czy jest gorzka trochę? Nie spróbować, tylko oblizać. A, znaczy ja już pogryzłem, więc... A, to ale, znaczy dobre, dobre jest naprawdę, więc... Nie truje? Nie. Niech pan nie łyka tego. Naprawdę bo... Ja nie wiem, bo... Może być trudka. Bo ludzie mówią różne grzyby i tak dalej, więc... Czerwone, ale ja nigdy ich nie zbierałam i się nie znam na tych czerwonkach. A to są muchomory, tak? Tak, czerwone grzyby raczej to jest muchomor, chociaż... Znaczy, bo dobrego smaku może jeszcze tak... Nie. Nie, naprawdę nie? Nie radzę. Wiem, że są takie, ale niech pan tego nie je lepiej. A, posłucham się siebie, więc naprawdę... Naprawdę? Jest ja dobre. Ja muszę sprawdzić, czy to rzeczywiście jaka jest dokładnie ta czerwonka. Wiem, że coś w tym kolorze i takiej typowo nie widziałam. Być może to jest ona. No tak, ale dobre, naprawdę, nie, naprawdę są dobre i... Proszę bardzo, czy znają się państwo może na grzybach? Bo takich nazbierałem. Przepraszam bardzo, czy znają się może panie na grzybach? No nie bardzo. Bo ja właśnie takich nazbierałem troszkę i nie wiem, czy to są jadalne, czy...
Też nie wiem, nie powiem. No dobrze, co ci powiem. Aż tak dobrze tu nie jest.